Chcesz otworzyć paczkę lub kupić zawodników? Do tego potrzebujesz końców. Znajdziesz je u superkońcy.pl. Zaufany dostawca oferujący również cyfrowe wersje gier na PlayStation 4. Link w opisie, polecam. Cześć, siemaneczko, witam was w kolejnym materiale na tym kanale. Dzisiaj, jak już domyśliliście się po tytule, zrobimy skład, który będzie miał równo 1000 pace'a łącznie. Ogólnie bardzo mi się ten składzik podoba, wiem, że no, pewnie już się spodziewacie, jest troszeczkę ofensywny. Później zagramy nim jeszcze tarczę mistrzów, zobaczymy jak nam pójdzie. No i na koniec omówię go jeszcze bardziej szczegółowo niż teraz przy budowie tego składu. Jak zawsze chciałbym, żebyście wyrazili swoją opinię, czy wolicie, abym właśnie tak budował składy, bo ostatnio pisaliście, że właśnie ten sposób wam się bardziej podoba i dopiero później nimi grał i je omawiał, czy po prostu pokazywał wam skład zbudowany i omawiał go w trakcie gry. To wszystko zależy od was, no ale cóż, my już jedziemy i jedziemy od bramkarza, którym jest nie Wojciech Szczęsny, a tu mam narodowość polska ustawiona, bo oczywiście ławka rezerwowych jest polska. To jest David De Gea, czyli bramkarz Manchester United. Moim zdaniem jeden z najlepszych goalkeeperów w całej grze. Co prawda grałem nim akurat tą wersją 9 spotkań, ale miałem jeszcze wcześniej jego kartę, później ją sprzedawałem. Więc naprawdę ten bramkarz został przeze mnie doszczętnie przetestowany i mogę go polecić każdemu. Szczególnie fakt, że ma 89 refleksu przy 1,93 m wzrostu. No i jeszcze broni w tradycyjny sposób, co ja strasznie lubię. A więc osobiście Davida De Gea bardzo polecam. Jeżeli chodzi o środkowego obrońcę, to jest to bodajże Jonas Okore, w każdym razie Okore, Jores Okone, tak jest. 81 tempa, no właśnie jeszcze przy bramkarzu zapomniałem wspomnieć, że tutaj patrzymy na parady, a nie na tempo, no bo jak widzicie parady są w lewym górnym rogu, tutaj tempo jest również w lewym górnym, czyli patrzymy na parady, a nie na szybkość, bo no nie dałoby się po prostu dać bramkarza, który ma powyżej bodajże 75, nie wiem ile ma najszybszy bramkarz w tym momencie, ale na pewno chyba nie ma powyżej 80, więc byłoby to bardzo ciężkie do zrobienia, dlatego też patrzymy tutaj na statystykę, która teoretycznie odpowiada pace'owi zawodnika. No a jeżeli chodzi o Okore, no to 1,83 m wzrostu, ale jest to zawodnik bardzo silny, bardzo szybki jak na środkowego obrońcę, no i myślę, że również można nim coś tutaj fajnego ugrać. Jeżeli chodzi o kolejnego środkowego obrońcy, no to tutaj już będzie to obrońca lewy, a więc Patrick Van Aanholt, tutaj go mamy. Bardzo dobry lewy obrońca, świetnie mi się nim gra, jest to jedna z najlepszych srebrnych kart w tym roku. 71 obrony, 73 fizyczności, 74 dryblingu, ale przede wszystkim 88 tempa. Naprawdę, szczerze mogę wam tego zawodnika polecić. Jeżeli chodzi o drugiego środkowego obrońcę, no to on tutaj już tym razem jest po prawej stronie, czyli jest to prawy obrońca Hector Bellerin, czyli chyba najszybszy prawy obrońca w całej grze, jeżeli chodzi oczywiście o złote karty. Dodatkowo pracowitości średnia sprawia to, że on nie wybiega aż tak mocno do ataku, no więc tutaj grając na środku obrony powinien się sprawdzić naprawdę nieźle. 95 tempa, 76 dryblingu, 76 obrony, 70 zarówno podań, jak i fizyczności. No naprawdę statystyki jak na bocznego obrońcę ma świetne. Zobaczymy jak tu sobie poradzi po boku środku obrony, tak bym to chyba nazwał na razie. No cóż, czas przejść do lewej pomocy, a tutaj jest druga i ostatnia srebrna karta na dzisiaj, czyli Michael bardziej, tutaj coś takiego powinno być, jeżeli po angielsku. W każdym razie Antonio, czyli gracz West Hamu, 92 tempa, 77 dryblingu, 75 fizyczności, 72 strzelania, 4x4, czyli napęd oczywiście 4x4, to sprawia, że ten zawodnik jest naprawdę również jedną z najlepszych srebrnych kart w tym roku. No i miałem przyjemność już go szerzej omawiać w składzie, któremu handicap nie straszny, więc jeżeli chcecie dokładniejszą charakterystykę tego zawodnika, jak i Patricka Van Aanholta, no to tam oczywiście to wszystko znajdziecie. Jeżeli chodzi o środek pomocy, no to tutaj będzie dwóch środkowych pomocników ofensywnych, a dokładniej już mogę wam lekko powiedzieć, że napastników, a więc Musa oraz Vardy, tylko w odwrotnej kolejności bym ich wolał, tak jest. Jeżeli chodzi o Vardiego, no to wysoka pracowitość, 92 tempa, 76 strzelania, 73 dryblingu, 78 fizyczności, mało tej obrony. No ale jeżeli oglądaliście różne odcinki, no to niektórzy również polecają go na środku pomocy, zobaczymy jak się spisze w tym składzie. Jasne, no przy trójce obrońców wiadomo, że to będzie strasznie ofensywny wariant,
Ale w sumie patrząc na to, to Antonio ma średnią pracowitość w obronie, a więc nie będzie aż tak mocno wybiegał do obrony jak ci, do ataku, przepraszam, jak ci, którzy mają niską pracowitość w obronie, a Vardy będzie tutaj się troszeczkę wracał przez to, że ma wysoką pracowitość w obronie, a więc to wszystko może wypalić. Natomiast tutaj Musa, który ma 93 tempa, 76 strzelania, 82 dribblingu, również 4 gwiazdki sztuczek, no ale on już ma wysoką pracowitość w obronie, wysoką w ataku, średnią w obronie, ale za to go tutaj będzie asekurował troszeczkę Bellerin, który ma średnią pracowitość w ataku, a więc dlatego właśnie tu jest tak pomyślane, aby Vardy był troszeczkę bardziej przy lewej stronie, ponieważ na prawej stronie jest Deulofeu, który ma wysoką pracowitość w ataku, niską w obronie, również napęd 4x4, 91 tempa, 87 dribblingu, 72 strzałów, przepraszam, 72 podań, strzałów, 69 i 60 fizyczności. Tutaj również dobry całkiem link z Bellerinem, bo oczywiście Hiszpanie z BPL. No i tak to wszystko się prezentuje, jeżeli chodzi tutaj o linię pomocy. Zobaczymy, jak ona się będzie zgrywała w trakcie meczów, bo omawiam jeszcze ten skład przed zagraniem nim Tarczy Mistrzów. Dopiero za chwilkę to zagramy, dlatego omawiam poszczególnego zawodnika, a nie całą kooperację na boisku. Może zacznijmy od napastnika, bo tutaj już jest Dumbia, czyli gracz Newcastle, obecny gracz FC Basel, bo oczywiście przeszedł. On ma bodajże 4 karty, bo ma z CSKA Moskwy, z Romy, z Newcastle i z właśnie FC Basel, dlatego też naprawdę wiele transferów w tej FIFA. 91 tempa, 79 strzałów, 79 dribblingu, 71 fizyczności, 68 podań. Naprawdę bardzo, bardzo fajny zawodnik. Wysoka, niska pracowitość. Myślę, że będzie grał naprawdę bardzo dobrze. No to co, może teraz lewy skrzydłowy, a jest to Raheem Sterling, czyli gracz Manchesteru City. 93 tempa, 71 strzałów, 73 podań, 87 dribblingu i 61 fizyczności. Tylko 3 gwiazdki słabszej nogi, ale 4 gwiazdki sztuczek. I tym zawodnikiem również gra mi się bardzo dobrze. Co prawda chyba wolę Antonio, no ale jeżeli chodzi o Sterlinga, no to również potrafi wyczarować niezłe rzeczy na napadzie. No ostatnim zawodnikiem jest jeden z najszybszych graczy w całej grze, czyli Theo Walcott. 96 tempa, naprawdę fenomenalna statystyka. 77 strzałów, 74 podań, 81 dribblingu, 63 fizyczności. Szkoda, że tylko 3 gwiazdki sztuczek, no ale jakoś tak jakoś to przeboleje. A więc tak prezentuje się cały składzik. Jak widzicie, udało mi się złożyć go nie używając kart specjalnych. To właśnie też starałem się osiągnąć, żeby jeżeli chcecie przetestować sobie ten składzik, żeby was było stać, bo możecie w sumie spojrzeć na ceny, ile za niego wydałem. No tutaj De Gea chyba był najdroższym zawodnikiem, 15 tysięcy. Tutaj Bellerin 3000, prawie 4000, 1000, prawie 5000, 1200, 3400, 2800, 600, 2300, 3000 i 3700. Dumbia na pewno będzie teraz tańszy, bo ja go kupowałem, jak przychodził do Newcastle, wyrwałem go za te 3000, więc na pewno w tym momencie będzie tańszy. No i cały ten składzik, niektórzy zawodnicy mogą być tańsi, no oczywiście tutaj Vardy i Musa troszeczkę drożsi przez to, że od razu ich kupowałem ze zmianą pozycji, ale i tak mi się bardziej opłacało to zrobić niż kupować osobną zmianę pozycji. Ale cóż, szkoda gadania, lecimy już do spotkań. Tak jak mówiłem, gramy Tarczy Mistrzów, no i zobaczymy, jak poradzą sobie w niej nasi zawodnicy. Składzik oczywiście bez zmian, no i cóż, wyszukujemy już naszego pierwszego rywala. Jest to FC Tizarmart, czy jakoś w ten sposób. My gramy oczywiście w strojach w tym momencie w zielonych. No i zobaczymy, skład naszego rywala prezentuje się następująco. Bardzo dobrzy zawodnicy, troszeczkę bez grania, ale w tej FIFA za dużo znaczenia to nie ma. No więc już warto przejść już do spotkania. Tutaj w pierwszej połowie miałem naprawdę wiele sytuacji, ale bardzo ciężko tymi zawodnikami było cokolwiek strzelić. Ich wykończenie naprawdę było słabe, miałem chyba 3 poprzeczki i słupek, więc to, że strzeliłem bramkę z główki, mnie bardzo zaskoczyło, ale można było być szczęśliwym, bo wreszcie wychodzimy na prowadzenie w pierwszym spotkaniu 1-0 w 52 minucie. Tutaj już minuta 66 i akcja prawym skrzydłem przeniesiona troszeczkę do środka, zagranie do Seydou Doumbi, no i tutaj troszeczkę ze szczęściem Iworyjczyk wpakował tą piłkę do siatki, no i podwyższył prowadzenie na 2-0. No nie wiem, czy ta bramka tutaj koniecznie powinna paść, ładnie wyprzedził obrońcę, ale myślę, że mój przeciwnik chciał to zablokować, był w stanie, no jak widać zdenerwował się bardzo na fakt, że mu się to nie udało, wyłączył się z tego meczu, zrange-quitował, no i cóż, my przechodzimy już do kolejnej rundy.
kolejnej rundzie za chwilę zobaczymy, jaki skład będzie miał mój rywal. Jest Futis, Buffon na bramce, bardzo dobra obrona. No wywaliłbym tutaj tylko Alvesa i dał na przykład Lichtsteinera. Bardzo fajny napad, Aubameyang bez zgrania, dałbym na SPO na przykład Getze z Borussii. Nie wiem, czy już jest w sumie jego karta dostępna, bo się nie interesowałem ostatnimi transferami, ale jeżeli nie, no to na przykład Kagawa by było ciekawiej. No ale mniejsza z tym, 42 minuta jest i to ja wyprowadzam w tym momencie akcję. Walcott, bardzo dobry strzał, jeszcze tutaj dobitka, która wpadła ostatecznie do bramki, no ale sędzia uznał, że mój zawodnik był faulowany, a więc trzeba było podejść do rzutu karnego, no i pierwsza bramka pada właśnie z 11 metrów i została strzelona przez Theo Walcotta. Tutaj jest już 52 minuta i Deulofeu, który przeszedł troszeczkę obrońców rywala, strzelił, nie wiem czy za pola karnego, czy to już było z pola karnego, w każdym razie z powyżej 15 metrów, no i kolejny rywal, który stwierdził, że nie ma sensu dalej kontynuować tego meczu, no i przegrał ostatecznie 2-0. A tutaj już półfinał i tak prezentuje się 11 mojego przeciwnika. Same karty specjalne, mamy tutaj Team of the Year, Footies, Imot, bardzo dużo totsów, no i Informa Vanderbilta. Ogólnie 11 złożona naprawdę dobrze, mimo tego, że z samych kart specjalnych i widać było, że mój rywal naprawdę ogarniał tą FIFA. No ale cóż, tutaj już moja akcja, 5 minuta, zagranie na skrzydło do Sterlinga. Sterling miał tutaj troszeczkę miejsca, udało się wypatrzeć tam Walcotta, no i Anglik z Arsenalu wpakował piłkę do siatki, wystarczyło, że dołożył nogę i strzelił na 1-0. A tutaj już akcja mojego rywala i Ben Arfa, który fantastycznie znalazł Higuaina, no i Argentyńczyk, który w tym momencie za ponad 90 milionów przeszedł do Juventusu z Napoli. Trafił do naszej siatki w 44 minucie, ale nie można było się tutaj poddać i Sterling ograł całą obronę rywala. Popatrz, jeszcze tam zamarkowanie strzału, mocne uderzenie w prawy róg bramkarza, no i zawodnik Manchesteru City fantastycznie, no to była jego akcja, tak, udało mu się to. 88 minuta, mój rywal wciąż kontynuuje grę, wciąż starał się atakować, ja również, ale to tutaj udało się zrobić kontrę, która możliwe, że będzie za chwilę zabójcza, bo Walcott jest już w polu karnym, udało mu się zagrać do Sterlinga i Sterling tak troszeczkę z miejsca w lewy róg bramkarza, no i podwyższa prowadzenie na 2 bramki. Tutaj widać, że mój rywal był już troszeczkę zdegustowany tą akcją, chciał mnie nawet sfaulować, żeby był rzut karny, żeby tylko nie przegrać, no ale w ostateczności przegrał właśnie 3-1. No i czas na finał, czas na mecz finałowy o właśnie Puchar Mistrzów, a tym składem muszę przyznać, bardzo dobrze mi się gra. No cóż, czas teraz na 11 mojego rywala, która prezentuje się właśnie następująco. Mimo wszystko bardzo dobra 11, mimo tego, że bez zgrania, troszeczkę obrońcy środkowi moim zdaniem są słabym punktem, ale jeżeli chodzi na przykład o Ilicicia, to jest ukryta bestia, a przynajmniej jego toc, naprawdę fenomenalna karta. Tutaj już 17 minuta, no i Dries Mertens tak naprawdę wszedł w moją obronę, tutaj jeszcze udało mu się z główki, no i przegrywamy, tak? Pierwszy raz w ogóle w Tarczy Mistrzów w tym odcinku mój rywal prowadzi, no więc to jest troszeczkę niekomfortowa sytuacja, no ale trzeba tutaj się postarać, żeby coś jeszcze mieć szansę ugrać. Theo Walcott w polu karnym, troszeczkę szczęścia, troszeczkę przypadku, no ale to też jest potrzebne. Seydou Doumbia pakuje piłkę do siatki, 58 minuta, wyrównujemy, a tu już minuta 90, zagranie do Doumbi, przedłużenie do Walcotta, no i Theo Walcott po raz kolejny miał tutaj szansę, żeby przejść obrońcę, nie udało mu się trikiem, ale udało mu się wywalczyć ostatecznie piłkę, zejście do skrzydła i w bardzo podobny sposób zdobyta druga bramka, dająca w tym momencie zwycięstwo, bo w tym meczu już nic więcej się nie wydarzy. Także podsumowując, ten skład był naprawdę dobry, 1000 pace'a zdecydowanie odczuwalne. Jeżeli chodzi o obronę, mimo tego, że było tam dwóch bocznych obrońców na środku obrony, to grała naprawdę bardzo przyzwoicie i w sumie mógłbym ją polecić. Troszeczkę zawodził środek pola, no bo wiadomo, Vardy i Musa to nie są zawodnicy, którzy byliby kreatorami akcji, ale mimo wszystko troszeczkę się im to nawet czasem udawało. Musa miał kilka fajnych podań prostopadłych, więc naprawdę na duży plus. No cóż, cały składzik polecam do przetestowania tak sobie, no jeżeli wam się znudziła FIFA tak jak mi w tym momencie, no to możecie właśnie go sobie przetestować, zobaczyć jak wam się będzie grało. Ja postaram się wrzucać więcej takich niekonwencjonalnych składzików na kanał w tym momencie, kiedy już tak naprawdę parę serii się kończy, FIFA się kończy. Mam nadzieję, że to wam wszystko się spodoba. Piszcie mi, czy macie jakieś propozycje na składy, które chcielibyście widzieć. Może składy właśnie 1000, czyli nie wiem, 1000 overalla, 1000 strzałów, czy może, nie wiem, jakiekolwiek inne składy. Mam też troszeczkę
no mam kilka pomysłów, zobaczymy, czy to wszystko uda się zrealizować. Ja tymczasem dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zapraszam do zostawienia łapki w górę oraz subskrybowania kanału. Ja się z Wami żegnam, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie i piona.